Normalnie takie zaułki jak ten tętnią życiem, bo nie ma nic przyjemniejszego od wypicia kawy czy zjedzenia posiłku na świeżym powietrzu w centrum Krakowa. Stoliki i parasole od kilku tygodni czekały na gości i się doczekały. Właściciele kawiarni i restauratorzy już przygotowują się na ponowne przyjęcie klientów. Żeby ulżyć branży, która jak żadna inna ucierpiała wskutek epidemii koronawirusa, miasto obniża opłaty za ogródki. W pewnym stopniu zrekompensuje to odpływ turystów, szczególnie zagranicznych. Na drogach i chodnikach zarządzanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa przedsiębiorcy zapłacą 20% dotychczasowej opłaty za okres od połowy marca do końca czerwca. Ewentualnie kto przed wybuchem pandemii i zamrożenia gospodarki nie postawił ogródka, a miał na to zezwolenie, może starać się o korektę opłaty na ogólnych zasadach wynikających z przepisów. ZDMK w tempie ekspresowym rozpatrzy też wnioski o otwarcie nowych ogródków, szczególnie tych, które działały już w ubiegłym roku. Więcej szczegółów na stronie internetowej zdmk.krakow.pl. Ogródkami na rynku głównym zajmuje się Wydział Spraw Administracyjnych.